Pierwsze miejsce na światowym indeksie prześladowań od jego początku zajmuje Korea Północna. Dla wielu ciekawy kraj, w którym prześladowani są praktycznie wszyscy obywatele. Kraj zamknięty i o tyle też właśnie z wielką pasją przez wielu i z wielkim zainteresowaniem traktowany. Dzisiaj z naszym gościem Łukaszem Wilczyńskim z Open Doors spróbujemy porozmawiać o różnych aspektach prześladowań, które się dzieją właśnie w Korei Północnej. Witaj Łukaszu ponownie. Cześć. Mówiliśmy w poprzednim odcinku właśnie o Światowym Indeksie Prześladowań i między innymi o Korei Północnej, która zajmuje to niechlubne pierwsze miejsce od początku, od kiedy indeks jest publikowany. Kraj wielu tajemnic, tak myślę w ogóle. I o tyle zastanawiam się, czy ten odcinek nie będzie trochę właśnie takim co chwila okraszony odpowiedziami. Poproszę kolejne pytanie może i tak dalej. Myślałem, że co mogę, to opowiem. Natomiast rzeczywiście, to jest kraj, gdzie poziom prześladowania jest nie do wyobrażenia. Gdzie sytuacja jest, nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Gdzie nikomu nikt nie może ufać. Gdzie każde odstępstwo od pewnej normy narzuconej przez władzę jest przez dyktatora, jest praktycznie karane śmiercią albo ciężkim obozem pracy. Ale rzeczywiście tam się dzieje, tam różne organizacje pomagają, są chrześcijanie, no i jakoś trzeba mieć z nimi kontakt. Znamy przypadki innych państw, do których normalnie można przylecieć samolotem, można tam wylądować, wysiąść na lotnisku i jakąś tę pomoc podjąć, nawet, nie wiem, pod innym imieniem i nazwiskiem, gdzieś się udać i tak dalej. Rozumiem, że w Korei Północnej to nie działa w ten sposób. No wyobraź sobie, jak pomóc finansowo jakiemuś kościołowi. No, nie zrobisz przelewu, wpisując w tytule wpłaty pomoc dla prześladowanych chrześcijan, prawda? W tym i tym miejscu. Wiesz, tak, tak, pod nazwiskiem. Zadanie. Dokładnie, nie? Nie wjedziesz, przecież do Korei nie możesz wjechać tak turystycznie. A jeśli jedziesz turystycznie, dostajesz przewodnika, który bardzo według scenariusza cię oprowadza tam, gdzie masz być i nawet nie masz pojęcia o innych miejscach. Wszystko jest wyreżyserowane. To tak nie zadziała jak w innych miejscach. Natomiast ludzie się uczą, dostosowują, i nasi partnerzy, którzy działają w Korei albo w okolicy, no są w stanie dotrzeć do chrześcijan, też nieść pomoc. A co więcej, chrześcijanie też są w stanie tam funkcjonować. Jest to garstka, są bardzo głęboko pod ziemią, ale są. Władze ścigają, prześladują o tyle, że po prostu w ogóle likwidują jakiekolwiek zgromadzenie. To jest w ogóle, z tego co pamiętam, prawo państwowe. Jakby niezależnie od władzy nie możemy się tam gromadzić, cokolwiek działać bez wiedzy rządzących, więc tym bardziej jakiekolwiek zgromadzenia modlitewne chrześcijańskie są z natury rzeczy niemożliwe. I chyba znamy takie przypadki po prostu, gdzie władza likwiduje takie zgromadzenia i jest to rzeczywiście drastyczne, tak? Nie mogę ci podać konkretnego przykładu, ale powiem ci takie uogólnienie. Jeśli jest jakiś kościół, a kościół to kilka osób, czasami kilkanaście, nie więcej, bo to już by było niebezpieczne. Jeśli taki kościół jest odkryty przez władzę, przez służby bezpieczeństwa, jak może być odkryty? Albo ktoś zdradził, na przykład na torturach, albo ktoś podsłuchał, że tam mieszkają chrześcijanie, tam się spotykają. Albo służby bezpieczeństwa rozpracowały jakiś kościół. Wtedy liderzy tego kościoła są rozstrzelani, ich rodziny i członkowie tego kościoła są wysłani do obozu pracy. Obóz pracy mniej więcej wygląda tak, jak kiedyś wyglądały obozy koncentracyjne. Jak właściwie ta pomoc może tam docierać, tak? No, to jest pytanie, które się rodzi tak zupełnie intuicyjnie. Rozumiem, że na pograniczu tego państwa są wasi partnerzy, czy po prostu ludzie, którzy są gotowi tę pomoc nieść i mają jakieś swoje sposoby, tak? No bo kiedy się słucha w ogóle o Korei Północnej, ma się wrażenie, że tam trudno, żeby w ogóle jakby przesłanie chrześcijańskie w jakikolwiek sposób dotarło, prawda? Że coś tam w środku się może gdzieś tam oddolnie zadziać. Najważniejsze, że ta pomoc dociera, a w jaki sposób, to już przy okazji. Nie musimy tego wiedzieć, prawda? Zdarza się tak, że ludzie, mieszkańcy Korei szukają pomocy, nielegalnie
ryzykując życie, na przykład przekraczają granicę z Chinami. Jeśli są złapani w Chinach, niestety są zawracani, przekazywani władzom Korei. I wiemy, co ich potem czeka. No tak. Więc z narażeniem życia uciekają, chociażby po to, żeby zdobyć odrobinę jedzenia, bo tam panuje głód. Powiedziałeś o życiu Kościoła. Kościół w Korei żyje, co więcej, Kościół w Korei się rozwija. Są nowi chrześcijanie. Są ludzie, którzy na różne sposoby poznają Jezusa, co nie jest łatwe, ale zdarzają się nawet takie świadectwa, że ktoś miał sen. Idź do tego i tego domu, zapukaj, powiedz takie i takie zdanie. Nie? Ta osoba wstaje, no ma taki przymus wewnętrzny, idzie, okazuje się, że to jest dom chrześcijan, a to zdanie to było hasło, którym się posługują. No proszę. I potem ta osoba, no, zaciekawiona sytuacją, no, dowiaduje się, jest otwarta, dowiaduje się o Jezusie. Więc tam, gdzie jest tak ciężko, nadal Pan Bóg znajduje sposoby, żeby dotrzeć do ludzi. To jest państwo, gdzie nie do pomyślenia jest normalna, swobodna rozmowa, a jednak można głosić. To się kojarzy z Biblią, prawda? I w ogóle z historiami biblijnymi i możemy mieć takie poczucie czasami, że w sytuacji opisane w Ewangelii sen, który miał Józef na przykład, tak, jest współcześnie jakby nie do powtórzenia, tak? Natomiast okazuje się, że są takie sytuacje, kiedy może Pan Bóg nie ma po prostu innego wyjścia, tak? Wyobraź sobie, że największym wrogiem chrześcijanina w Korei Północnej są jego własne dzieci. To znaczy, te dzieci są tak zindoktrynowane przez system, przez szkołę, przez całe życie społeczne, że są nauczone, jeśli tylko zobaczą u swoich rodziców Biblię albo zobaczą, że rodzice się modlą, te dzieci są w stanie przekazać tych rodziców w ręce służb bezpieczeństwa. I mamy historię takiego chłopca, który opowiada ją już jako chrześcijanin, jako dorosły człowiek, jako chłopiec, wydał swoich rodziców. Ci rodzice byli rozstrzelani na jego oczach. I po latach zapytano go, co wtedy czułeś, co się działo. On mówi, nic nie czułem. Ja byłem święcie przekonany, że ci ludzie, mężczyzna i kobieta, to byli wrogowie naszego państwa. Więc po prostu ich wydałem. Nie? Więc taka indoktrynacja. Bo myślę, dziecka łatwiej jest chyba osiągnąć też taki sposób myślenia, prawda? Bo jednak to jest czysta karta, którą tutaj władza może zapisać. Dlatego prostu, nawet nie? Chrześcijanie obawiają się własnych dzieci. Mhm. Mamy też takie świadectwo od jednej kobiety, która mówi, że już jako dorosła kobieta, jako chrześcijanka, mówi, że pamięta z dzieciństwa takie sytuacje, że budzili się rano i jej rodzice na początku trochę milczeli. A potem dopiero rozmawiali. Albo na przykład siadali przy stole i jej babcia, jej rodzice chwilę milczeli, podczas gdy inni domownicy już jedli, chwilę milczeli i dopiero potem jedli. I dopiero po latach dowiedziała się, że w tym momencie się modlili, ale nie mogli dać tego po sobie poznać. Temat samego prześladowania i sposobów pomocy jest dla nas pewną tajemnicą, coś możemy zaznaczyć, ale jeszcze zastanawia mnie ten temat granicy, pogranicza z Chinami, bo Korea jest państwem, które graniczy z Koreą Południową, tak, ale to jest granica absolutnie nie do przejścia i nieprzekraczalna. Chociaż, okej, okay, ale to już nie będziemy się może zagłębiać. Graniczy z Rosją i na małym odcinku i właśnie z Chinami, prawda? Ta granica z Chinami chyba najczęściej przekraczana, ale też pewnie przekraczana nielegalnie i podejrzewam, czy sam o tym mówiłeś, to się dzieje z narażeniem życia. Znamy też przykłady, myślę, że głównie pewnie mężczyzn, którzy tak, na to się decydują. To jest już taki akt desperacji, żeby przekroczyć granicę, która jest strzeżona. Oni wiedzą, że jak ich złapią, to będą cofnięci i przekazani władzom Korei Północnej, ale głód, jaki tam panuje, zmusza tych mężczyzn, żeby jednak przekraczali granicę, żeby starali się zdobyć jakieś pożywienie właśnie dla swojej rodziny. Dziś zgłębienie za nami tego tematu, który myślę, że bardzo jasno kojarzy się ze Światowym Indeksem Prześladowań, jeżeli spojrzymy na te ponad już 20 lat, ponad blisko 30 indeksów i zobaczymy, że w każdym z tych indeksów Korea Północna jest na pierwszym miejscu. Trudno by było nie próbować tego tematu zgłębić, choć
mimo wszystko jest wokół i tego państwa, i chrześcijan, którzy tam żyją. Jak słyszymy się, ta wspólnota też rozwija tych chrześcijan, jest coraz więcej, jednak jest wokół tych tematów wiele tajemnic, niedopowiedzeń i to intencjonalnych niedopowiedzeń po to, żeby ci chrześcijanie mogli tam po prostu funkcjonować. Ale sama, myślę, Korea Północna w ogóle jako państwo też jest tematem, no, zupełnie takim ewenementem na skalę światową i to, myślę, nie może nas dziwić, że właśnie wśród państw prześladowanych jest na pierwszym miejscu. Dziękujemy Tobie, Łukaszu, za dzisiaj. Dzięki wam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiamy Was.